Ania właśnie rozpoczęła naukę w szkole. To jej pierwszy krok w edukacji formalnej. Dotyczy ona nas wszystkich, ale nie jest jedyną, jaka czeka na nas na przestrzeni całego życia. Szkoła to najważniejszy, ale nie jedyny krok w edukacji. Ania uczy się też w inny sposób. Rozwija swoje pasje, zainteresowania i zdobywa nowe umiejętności, również nieświadomie. Wymaga to wielu prób, czasami też wsparcia innych osób. To, jaką indywidualną drogę uczenia się wybierze Ania, zależy również od jej cech charakteru i predyspozycji. Czasem nauczenie się nowej umiejętności zajmuje sporo czasu i wymaga cierpliwości. Ania mimo to nie zniechęca się i ciągle próbuje, aż wreszcie dzięki małym krokom osiąga swój cel. W ten sposób ma okazję przekonać się, jak wiele można zyskać, zdobywając wiedzę i gromadząc doświadczenie. To właśnie Ania robi. Gromadzi wiedzę, doświadczenia, umiejętności. Wszystkie doświadczenia, które gromadzi, wszystkie zdobyte umiejętności tworzą jej własną mapę, która w przyszłości wskaże jej możliwe kierunki na ścieżce uczenia się przez całe życie. Ścieżka ta wiedzie przez edukację formalną w szkole, poza formalne sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności, do uczenia się nieformalnego samodzielnie i razem z innymi. Każdy rodzaj edukacji jest tak samo ważny. A wszystkie razem, wzajemnie się uzupełniając, pozwalają nam dostosować się do zmieniającego się świata. Świadomość własnego procesu uczenia się w toku życia pomaga wybrać taką ścieżkę rozwoju, która najlepiej odzwierciedla nasze możliwości. Dzięki niej zyskujemy moc decydowania o swoim życiu, swojej przyszłości.